Olimpia Elbląg wreszcie przełamała serię 5 kolejnych przegranych meczów. Pod wodzą nowego trenera Dariusza Kaczmarczyka Elblążanie zagrali wreszcie tak, jak oczekują kibice i zwyciężyli wyżej notowaną Wisłę Puławy 2-1. W pierwszych minutach spotkania lepiej prezentowali się goście. Ukoronowaniem ich dobrej gry była bramka zdobyta w 28 minucie przez Piotra Nowosielskiego. Olimpia grała agresywnie, ofensywnie, ale mało skutecznie. Dopiero w 42 minucie po faulu w polu karnym na Kamilu Piotrowskim 11 na bramkę zamienił Kamil Graczyk i do przerwy był remis 1-1. W drugiej połowie już dominowała Olimpia. W 61 minucie w świetnej sytuacji znalazł się Rafał Leśniewski. Precyzyjnie uderzył i gospodarze objęli prowadzenie. Mimo starań obu zespołów wynik nie uległ już zmianie. Zabrakło nam jakości dzisiaj w zespole, bo graliśmy praktycznie bez 5 podstawowych zawodników. Z różnych przyczyn kartki, kontuzje nam powypadali. Zastępujący chorego Olega Raduszko trener Dariusz Kaczmarczyk bardzo cieszył się z przełamania złej passy oraz z 3 punktów. Jeżeli Olimpia tak będzie grała, to jestem tego pewien na 100%, że te punkty będą. Okazja do ich zdobycia już za tydzień w Mielcu, gdzie na Elblążan czekać będzie miejscowa Stal. W weekend przegrała natomiast Concordia, która w Suwałkach 1-2 uległa Wigrom. W tabeli drugiej ligi prowadzą właśnie Wigry. Olimpia Elbląg jest na 10., a Concordia na 18. miejscu i zamyka ligową tabelę.